Przyjeżdża Bogumił i chciałem z nim zagrać Skuta, ale mu się coś tam stało, więc nie mógł robić paru rzeczy, a w sumie chciałem zrobić tą grę. Dobra, więc ja się tutaj rozgrzewam, oni przyjeżdżają jakoś o 11:00. Zobaczymy jeszcze jak to będzie i może coś nagram, bo nie mam pomysłu na film. Rozgrzaliśmy się trochę teraz, jesteśmy w sklepie. Wiktor zrobił fajny bangerek, więc fajnie. Zaraz przyjeżdżają chłopaki. Będę we trójkę. Idziemy teraz kupić jakieś żelki. Zobaczymy, czy będę nagrywał, bo znając życie, to pewnie tam mało nagram, ale postaram się wam nagrać dużo. Jakieś tam klipy, co chłopaki będą robili. Idę teraz po żelki, dawno w ogóle nie byłem poszło. I jeszcze po jakieś ciasteczka, żeby mieć siłę na jazdę. Co jest? Ostatnio tutaj byłem... Patrz, ty, zamienili się tymi. Ostatnio jak tu byłem, to w ogóle nie było tyle żelków. Ole wybór! O, ho, ho. Dobra. Wiem, na jaki masz ochotę dzisiaj. Właśnie, bo Wiktor zawsze, jak mam ochotę na jakieś żelki, to mi mówi. I po prostu zgaduję, jakie mam. I pewnie zawsze zgaduję. Dobra, wybierz mi dwie paczki. Gratulacje. Ja zawsze mam taki problem, że na żelki wydaję mega dużo kasy. Codziennie, przez jakiś czas, codziennie kupowałem żelki. Po dwie paczki wydawałem, no jakoś 15... To nie oni. 15 zł dziennie na żelki same. Nie pamiętam, nie na same, ale na jakieś napoje i tak dalej. Napoje. A teraz mi się wydaje, że jest git. Bo ograniczyłem żelki, mi się po prostu przyjadły. A w wakacje na Liptony i na żelki wydałem tyle kasy, że nie chcę ci wiedzieć. Cześć chłopaki! Dobra, przyjechał Bogumił, Franek i... Jakub Kulpa. To jest ten taki pro-rider, wiecie, z Warszawy, no nie? A tak, zbrychnił pan zrobił. Fusion. Jeździwe Fusion. On jest dziś w Fusionie. Dobra. Kubuś, dawaj tego Flyboxa, to jest dla Mila. Z beko. Dawaj. Strasznie zimno jest. Dawaj. To możemy zrobić czek. Daję. Ty alecki kles? Nie, no nie na tym. Kocham. Ja bym się bał. Kup 2000. Jak on to robi? Ja się boję samemu to przelecieć. On jest złamiany. Dawaj z barem od razu. Ja myślałem, że ty będziesz robił. Carbonair. O! Nie. Powtórzę to. Nie, ładnie było. Pojeździliśmy sobie chwilę. Fajna sesja. Tak, tego Wigrand Kiklesa pod koter zrobiłem, ale takie mega średnie. Teraz sobie dalej jeździmy. Odpoczywam i Sobczykowi się rozwali oko i nie może jeździć. Jest taka trochę lipa. Powróbuję Flory 2 do chwilę. O, ja cię, a jakbyś mocno poleciał, to jest. Ej, chyba damy ten sam tytuł. Ej, zrobisz to! Dobra, Kulpa Jakub dewastuje skatepark. No nie ładnie. Kuba rozwalił kłoter od podestu. Jak teraz zrobi, to robię salto w tył. Ogólnie to jest taka akcja, że gdy robię jakieś triki, to ląduję tutaj, zjeżdżam i lecę tu. I to jest niekontrolowane. Lecę i spadam tak. Muszę się tego oduczyć, bo wtedy brzydko wyglądają triki. No i koniec zabawy. Chłopaki pojechali do domu, ale była bardzo fajna sesja, było dość zimno. Na szczęście nie było w ogóle ludzi. Były tam niektóre dzieci, ale tak to park był pusty. Była super sesja. Niestety wam nic nie nagrywałem. Za bardzo pojeździłem. Kulpa zrobił Flare Kickless, chyba już to wstawił na Instagramie, więc mogę powiedzieć. I na jego Instagramie tam macie już klip. No więc podajcie, bo ja niestety nie nagrałem i trochę jaja. Franek, bo nagrał w slow-mo. I Kuba się wkurzył, no i koniec zabawy. Pewnie teraz tam Kuba go bije w samochodzie, a Bogu mi śmieje. Dobra, więc dzięki za oglądanie, pewnie się jeszcze widzimy w domu. I nie wiem co powiedzieć. Pewnie teraz będzie szary ekran i będę na siebie zły, bo nie wiem co powiedzieć, więc kończę. Wróciłem i jest bardzo zimno na dworze, a tutaj pyszna zupa ogórkowa od mojej mamusi pięknej.
kochanej. Zaraz ją zdegustujemy, ale już wiem, że będzie bardzo pyszna. Tak jak zawsze. Jest 18 zaraz, ja muszę w ogóle wrzucić klip. Moi rodzice montowali żyrandol. Żyrandol, nie wiem czy pamiętacie odcinek, jak rozwaliłem żyrandol. I po pół roku montują. Na szczęście nie musiałem jej odkupywać. Idę na park, bo zapomniałem ochronek. I dzwoni do mnie kolega i w ogóle miałem nie odbierać. I akurat dzwoni do mnie, że zostawiłem ochronki. Nie mogłem odebrać, bo ja pomagałem rodzicom. Ale dobrze, że odebrałem, bo tak to bym nie wiedział, że zostawiłem ochronki i by mi pewnie ktoś podwalił.